Witajcie kochani, dzisiaj pokażemy Wam, właściwie pokażę Wam ja, bo Marcin siedzi z Maksikiem na kwarantannie, pokażę Wam pokój Nadii, który zaprojektowaliśmy i właśnie jesteśmy w fazie realizacji. Chodźcie, zobaczycie. Gospodyni tego pokoju wszystko z niego wyjęła, posprzątała, zostawiła tylko szafę, która tutaj zostanie. I co? W tym pokoju dla 12-latki zaprojektowaliśmy oczywiście miejsce do spania, biurko, wszystko w kolorach naturalnych, różowym, beżowym, zielonym. No i słuchajcie, chcę jej tutaj zrobić fantastyczny ogród. Patrzcie, mamy tapetę specjalnie wydrukowaną z konkretnego obrazka. Ta tapeta będzie tutaj na całą ścianę. Tu będzie mnóstwo liści, kwiatów. Generalnie przyroda, ogród w małym pokoju. Ale oczywiście poza tapetą będą też ściany pomalowane. I słuchajcie, wybraliśmy tutaj farby. Zobaczcie, mamy taki tutaj podkład. Tu są farby, wybrane kolory specjalnie do tej tapety. Słuchajcie, kolory wybierałam oczywiście pod względem pasującej barwy do tapety, ale okazało się, że nazwę tych kolorów, bo to są gotowe kolory z tej firmy, to jest, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, Primeval Forest, słuchajcie, dziewiczy las, idealnie pasuje do tej tapety, oraz Sweet Gardenia, czyli słodki kwiat gardenii. Na zielono będzie pomalowany cały dół tego pokoju. Oczywiście przykleimy sztukaterię, zrobimy taką a la lamperię. Natomiast ściany na górze będą pomalowane w tym kolorze Sweet Gardenia, czyli takim beżowo-różowym. Mam nadzieję, że będzie tu bardzo przyjemnie, ale sprawa jest dosyć ważna z tymi farbami, ponieważ, jak wiecie, mamy czas COVID-u, to nasza właścicielka tego pokoju jest za ścianą i ma tam lekcje teraz zdalne. Więc co, wybierając farby, musieliśmy zwrócić uwagę na to, żeby te farby mogły być używane w tym samym czasie, kiedy ludzie tutaj żyją. Czyli nie mogą wydzielać żadnych zapachów, są hipoalergiczne, w ogóle cudowne do pokoju dzieci. Ta farba jest lateksowa, Grand Latex, czyli będzie bardzo dobrze nam pokrywała ścianę, będzie bardzo odporna na ścieranie i na tym nam też bardzo zależało. No i słuchajcie, to jest dla mnie zagwozdka, ponieważ ja sobie wyliczyłam, że na cały ten pokój powinnam wziąć około 4 litrów. I pan w sklepie zapewniał mnie, że 2,7 litra wystarczy mi w zupełności, ponieważ ta farba jest podobno bardzo wydajna. Zobaczymy, jak Paweł będzie malował, czy faktycznie zmieści się w jednym opakowaniu tej farby. Jeśli tak, to będzie to ogromny plus dla tego producenta. No to co, chyba wołam Pawła, żeby zaczął malować. To zobacz, masz tutaj Primeval Forest, rozumiesz? Dziewiczy ogród, nie, przepraszam, dziewiczy las. A wymieszałaś? Myślę, że ty teraz to wymieszasz. No ale w Hoboku. W Hoboku? To mieszaj, proszę. Ja. To nasze takie poranne rytuały. Paweł tak ćwiczy rano, się rozluźnia wtedy wszystkie mięśnie. Zamiast kawy. Właśnie, słuchajcie, ja nie chciałam tego mówić, czekałam, aż Paweł to powie, nie umawialiśmy się na to. Pan w sklepie powiedział mi, że ta farba jest dość rzadka, a mimo wszystko nie kapie. Dobrze kryje, więc jest też super wydajna. Zobaczymy, czy Paweł to potwierdzi. Na razie potwierdził, że jest, że super kryje, tak? Tak. Jest rzadsza niż inne farby, widzisz to czy nie? Nie, jest taka sama. Tak? A powiedz mi, chlapie? Nie, nie chlapie. No, słuchajcie, w ogóle rewelacja. Boże. Paweł, spróbowałbyś powiedzieć, że jest inaczej. Ona w ogóle nie chlapie, wiesz? O,
ale w czat. Dobra, słuchajcie, ja nie będę Pawłowi przeszkadzała. Ja stąd uciekam. Paweł, jak wrócę tutaj za godzinkę, to będzie skończone malowanie całego pokoju? No, przyjdź za pół tam. Jestem! Myśleliście, że mnie nie ma, ale ja jestem! Kwarantanna zakończona. To nie moja kwarantanna, tylko Maksyma kwarantanna, więc z nim siedziałem. Więc obydwoje możemy wrócić do życia i razem jakoś funkcjonować w pracy. Także dziękujemy wszystkim i pozdrawiamy wszystkich, którzy też są na kwarantannach i mają czas, żeby oglądać wszystkie nasze filmiki. Przy okazji powiemy, żebyście je polubili, żebyście dali łapki w górę i zasubskrybowali, ponieważ na kwarantannie macie nie ma nic innego do roboty. Czasem zobaczcie, od mojej ostatniej wizyty Paweł położył tapetę. No wygląda ona cudownie. Prawda, kochanie, że jest śliczna? Prawda, że jest śliczna, ale jeszcze śliczniejsza jest ta zieleń pod spodem. Jest bardzo ładna. Styline, farby, którymi pomalowaliśmy to pomieszczenie, naprawdę świetnie to pokryły. Ale zobaczcie, co jest ważne, bo ja wybrałam tą farbę, jak pamiętacie, Dziewiczy Las, ze wzornika, który jest dość niepowtarzalny, bo kolory są inspirowane Indiami, tak? One są z Indii, więc w polskich farbach nie znajdziecie tych kolorów. Ale gdyby ten kolor, czy jakikolwiek, który mają we wzorniku, Wam nie odpowiadał, to macie z 50 tysięcy możliwości, możecie wybrać z mieszalnika kolor według wzornika NCS, według wzornika RAL, albo według tego wzornika, który daje producent. Także myślę, że wybierzecie do siebie. Żeby pomalować takim, żeby wyszedł taki ładny kolor, to co trzeba wcześniej zrobić? Trzeba zagruntować farbą do gruntowania, specjalną farbą, która gruntuje. Styline też daje taką możliwość, też daje takie farby, więc nie ma sprawy. Myślę, że warto, bo słuchajcie, sprawdzaliśmy tą wydajność. Okazuje się, że my wzięliśmy farby beżowej i farby zielonej po 2,7 litra. No i powiem Wam, że właściwie została połowa. Czyli spokojnie mogliśmy wziąć, ja trochę nie zaufałam panu w sklepie, mogliśmy spokojnie wziąć połowę, zobaczcie, została połowa i tu, połowę tej ilości. I co jest ważne, fajnie kryją. Są ze wzornika 50 tysięcy kolorów. Ale co chciałam powiedzieć, że to są farby premium, które tak na dobrą sprawę są w bardzo przystępnej cenie, bo ja kupiłam każdy z tych pudełek za 100, tam chyba 104 czy 107 zł. I skoro wystarczyło nam połowę tego, skoro zużyliśmy tylko połowę, to oznacza, że właściwie pomalowanie tego pokoju kosztowałoby nas nie 200, a 100 zł. Także myślę, że jeśli chodzi o wydajność i krycie, stosunek to tak. Jakości do ceny jest naprawdę. Tak, zdała egzamin. Super. No i teraz co? Zobaczcie, tutaj mamy już też położoną listę przypodłogową, 10 cm. Listwa specjalnie dobrana, widzicie, z tym rantem tutaj poziomym, po to, żeby te listewki do niej ładnie doszły. Oczywiście zastosowanie tych listewek jest celowe, żeby pokazać, że to jest taka a la boazeria. Jeszcze oczywiście tu jakieś poprawki musimy zrobić, ale już widzicie, jak to się prezentuje. Taki sam motyw będzie na tej ścianie. No i co? I tutaj będziemy musieli, zobaczcie tutaj, że ta beżowa ściana, na tej beżowej ścianie będziemy musieli przymocować panele tapicerowane, które będą w takim nietypowym kształcie, bo będą zaoblone od góry i każdy z nich będzie na trochę innej wysokości, żeby nie było tak standardowo, zwyczajnie, trochę tutaj nas poniosła fantazja. I to będzie wszystko oczywiście przy łóżku, więc te panele mięciutkie, wygodne, żeby się miło spało. Także Nadia już ma coraz bliżej fajny, porządny pokój, który będzie wyjątkowo ładnie pomalowany. Wszyscy lokatorzy, wszyscy, którzy mieszkają zazwyczaj w tym mieszkaniu, przez cały czas trwania remontu tutaj byli, także rzeczywiście brak zapachu tej farby był bardzo pomocny. Zapraszamy Was do pokoju Nadii, który właśnie skończyliśmy. Zobaczcie, ten pokój wyglądał tak.
Nadia nie miała tutaj za dużo miejsca do przechowywania, pokój był nijaki, cały biały, więc teraz... Jest wygląda... cały beżowy. No nie, no różowo, zielono, beżowo. Jest kolorowy, jest, są góry. Widać tutaj, że po prostu są szczyty do zdobywania przez Nadię. To? Tak? Ja tego tak nie odbierałam zupełnie. Zobaczcie, zrobiłam takie zagłówki i w ogóle nie wpadłam na to, że to są góry. To są góry, które są raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, ale ostatecznie jest najlepiej na świecie. Widzicie, teraz się dowiedziałam. Co zaprojektowałaś? Żeby oczywiście, słuchajcie, trochę ograniczyć wydatki na ten pokój, zostawiliśmy szafę, która była okej. Okay. Szafa z lustrem, dużo miejsca w środku do przechowywania, ale zobaczcie, co zrobiliśmy nad szafą, ponieważ szafa jest z Ikei, więc nie dochodziła nam do sufitu, nie jest to szafa na wymiar. Dorobiliśmy szafki na górze, pociągnęliśmy je jeszcze nad łóżkiem, żeby było więcej miejsca do przechowywania. Jak zawsze mówię, że... Właśnie się zastanawiam, węgiel przywiozłem. Dorobiliśmy. Ja dorobiliśmy. Konkretnie z Pawłem. To tak. Konkretnie to dorobiliśmy, czyli ja dorobiłem i Paweł właśnie. Ale ty wymyśliłaś oczywiście. A ja wymyśliłam i to jest najlepsze. Zobaczcie, tutaj oczywiście łóżko również z sieciówki. Łóżko może się wysuwać do przodu i będzie wielkie na 1,60 m. No ale kolory, zobaczcie te kolory, skąd się tutaj wzięły te kolory? Inspiracją była ta tapeta. No właśnie, widzisz. Tapeta idealna do pokoju dziewczyny, czyli to już jest 12-latka, więc to nie jest taka dzidzia. Piękne kwiaty, nie w takich wściekło-różowych barwach. Zobaczcie, mamy takie przełamania trochę, ten róż jest taki zgaszony. I ta piękna zieleń, zobaczcie, to wszystko wchodzi nam na ściany. Czyli te farby Styline były dobre? Farby Styline. Tutaj użyliśmy tych farb, to co, o czym Wam mówiliśmy wcześniej. Farby były mega wydajne, fajnie nam pokryły tą powierzchnię. Tutaj zastosowaliśmy takie, zobaczcie, listewki, które zostały pomalowane, przyklejone i to wszystko jeszcze raz pomalowane na zielono. Ta ściana to jest płyta MDF, tak żeby to było sztywne, żeby dało się w razie czego wysunąć szafę. To ściankę dokończyliśmy, przeciągnęliśmy ten kawałek, bo ona kończyła się tutaj. Ale tak, żeby wyglądała jako całość, to z MDF-u zrobiliśmy, z płyty MDF zrobiliśmy całą ściankę, tak żeby można było wysunąć szafę. Całość była pomalowana najpierw gruntem, tą farbą gruntującą i potem dopiero kolorem, także wygląda bardzo dobrze i wydaje mi się, że jest dokończona. Tak, no bo wiecie co, wcześniej tutaj widzieliście bok szafy, kawałek ściany, a teraz ta ściana się wydłużyła i stała się świetną galerią na zdjęcia. Zobaczcie, co tutaj się też pojawiło. Nadia miała bardzo małe biurko. Kot się tutaj pojawił. Kot jest na bardzo zainteresowany wszystkim. Towarzyszy nam od samego początku. I sprawdza, jak prace postępują. No i trochę niszczy to, co zrobiliśmy. Wsadziłeś łapy w mokrą farbę. Zobaczcie, biurko. Nadia miała małe biurko z wypadającymi szufladami. Więc teraz ma biurko, które ma 2 metry szerokości, półki do przechowywania książek, jak również mnóstwo głębokich... Może lepiej nie otwieraj. Coś tu już może Nadia schowała, zobaczcie. Dużo głębokich szuflad. O, tu nic nie schowała. Szuflad, które wysuwają się do samego końca, więc są bardzo pojemne. No i co? Będzie miała teraz dużo miejsca do przechowywania. To, co jest najważniejsze w pokoikach dzieci. Będzie miała pięknie, przytulnie, milusio. Będzie jeszcze mogła przynocować koleżankę. No to w ogóle już było. Żeram dom z piórek. Zastanawialiśmy się, słuchajcie, żeby Nadii pokazać ten pokój dopiero jak skończymy. Ale wydarzyła się bardzo fajna sytuacja. Nadia mieszkała w tym mieszkaniu podczas tego remontu i za każdym razem, jak chodziła do pokoju, to się rozpłakiwała, jak widziała kolejny element. Najpierw tapeta, potem ta sztukateria tutaj, potem te zagłówki, potem ta lampa. Także myślę, że dobrze wyszło, bo zamiast popłakać się raz a porządnie, to codziennie sobie popłakiwała ze szczęścia. I dziękowała właśnie mamie i tacie. Tak, dziękujemy sponsorom, czyli mamie i tacie, za także wykonanie tego pokoju. Pozdrawiamy wszystkich sponsorów i oczywiście pozdrawiamy również firmę Styline, która wsparła nas farbami. I oczywiście pozdrawiamy sponsorów tego pokoju, czyli mamę i tatę Nadii, którzy prowadzą Rodkiewicz Gym w Olsztynie. O, tak. Zostawiamy pokój Nadii, niech się tutaj bawi, żyje, niech będzie szczęśliwa.